Za nami panele o ścieżkach kariery i ewaluacji. Przed nami kwestia, która budzi szczególnie gorące emocje. Ustrój szkolnictwa wyższego i nauki. Nie przedłużam wstępu, bo na pewno liczą Państwo na wysłuchanie głosów, które pojawią się w tej debacie. A panel poprowadzi profesor Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kolei paneliści i panelistki to doktor habilitowany Stanisław Mazur, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Profesor Ryszard Koziołek, prorektor do spraw kształcenia i studentów Uniwersytet Śląski w Katowicach. Doktor habilitowany Maciej Duszczyk, prorektor do spraw naukowych Uniwersytet Warszawski. I doktor habilitowana Anna Machnikowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor do spraw kształcenia tejże placówki. Witam. Jeszcze raz. Panie ministrze, te same zasady, 60 minut. Oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mam dobrą wiadomość. Jest to już przedostatni panel, mój następca będzie miał jeszcze lepszą wiadomość i też wyrażam naprawdę podziw i szacunek za wytrwałość, bo no, pracujemy dzisiaj i dyskutujemy po raz kolejny bardzo intensywnie i, no, i długo. W zasadzie wszystkie panele zaczynają się od słów, które już urastają do pewnego zaklęcia, że ustawa ma zwiększyć autonomię uczelni. I mówiąc o ustroju uczelni, dotykamy właśnie tej materii, tej kwestii w sposób niezwykle konkretny, bo na temat wewnętrznej struktury, jakby porządku wewnątrz uczelni, ustawa mówi bardzo, w zasadzie bardzo mało. I tutaj także rozporządzenia czy kolejne akty wykonawcze także wiele mówić nie będą. Zostaje pozostawiona uczelniom naprawdę ogromna swoboda. Natomiast ta swoboda, no, mam nadzieję i jestem przekonany, że to nie będzie pułapka, że to będzie szansa, to będzie okazja do tego, aby z autonomii i samorządności skorzystać w sposób właściwy. I na początek chciałbym tutaj z Państwem o tym właśnie pomówić, bo swoboda w kształtowaniu wewnętrznej struktury równocześnie jest w pewnym sensie sformatowana. To znaczy pojawia się, no choćby wynikająca z poprzedniego panelu, konieczność dostosowania struktury uczelni do ewaluacji, prawda, do oceny jakości, bo o to w tym chodzi. Ta ocena jakości będzie dokonywana, no, wobec innych trochę reguł, czy zasadniczo innych reguł niż do tej pory. A więc mamy pewien stan aktualny, strukturę wydziałów, instytutów najczęściej, prawda, katedr. Natomiast docelowo w ciągu w określonym okresie czasu, do 2021 roku, ale to będzie to zadanie jeszcze tych władz rektorskich, tych senatów, tej kadencji, potrzeba dostosowania struktury do ewaluacji poprzez dyscypliny i dziedziny. Kolejne wyzwanie to jest kwestia uregulowania wewnętrznej struktury czy wewnętrznych przepływów finansowych. Była o tym mowa i będzie mowa jeszcze za chwilę w kolejnym panelu o tym, że chcemy i ustawa, jakby zamiarem ustawodawczym jest uproszczenie finansowania i także sprawozdawczości związanej z finansowaniem uczelni wyższych, ale sytuacja, która miała miejsce w ostatnim okresie, że właściwie jakby algorytm wewnętrznego podziału dotacji w uczelni był
w dużej mierze zbliżony, w większości przypadków zbliżony do algorytmu podziału tej dotacji centralnej na poszczególne uczelnie, ten czas wydaje się kończyć. Dotacja na uczelnie, a podział tej dotacji w strukturze uczelni, to wydaje się będą w tej chwili dwie zasadniczo różne rzeczy, z którymi uczelnie muszą sobie także poradzić. I te problemy, one się jakby kumulują czy konkretyzują w zadaniu, które stanie przed środowiskiem, przed uczelniami, przed rektorami, ale senatami już niebawem, to proces tworzenia nowych statutów, bo te rzeczy, o których tutaj sygnalizacyjnie mówię, one muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie czy swój wyraz w statutach uczelni, także w regulaminie pracy, w innych aktach wewnętrznych. Prosiłbym Państwa teraz, jako praktyków, jako tutaj mamy osoby, które mają duże doświadczenia już w aktualnym zarządzaniu uczelnią, osoby, na których spadnie zapewne także ciężar w tym pierwszym okresie tworzenia nowych statutów czy uczestniczenia w tym procesie, chciałbym poprosić o wypowiedzi właśnie na temat tego, jakie szanse niesie to jakby nowe otwarcie, ale też jakie zagrożenia czy jakie niepokoje w Państwa myśleniu o przyszłości się pojawiają. Może zacznijmy w tej kolejności, jak Państwo usiedli, dobrze? Dziękuję bardzo. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, rzeczywiście można powiedzieć tak, chcieliście autonomii, to ją w dużym stopniu dostaniecie i to jest teraz Wasz problem, w jaki sposób z niej skorzystacie. Wydaje mi się, że głównym takim problemem, który sobie definiowaliśmy, myśląc o propozycjach dotyczących ustroju, dyskutując w ramach NKN, ale również w ramach takiego zespołu, który był prowadzony przez profesora Woźnickiego, stawialiśmy się, w jaki sposób odpowiedzieć na wyzwanie bardzo jednak różnorodnych uczelni. Jednak nasze środowisko uczelniane różni się w bardzo duży sposób i tak naprawdę, kiedy patrzymy sobie na pewne struktury jednak, z którymi mamy się do czynienia, to większość z nich jest bardzo podobna. Jednak odwzorujemy gdzieś jakieś wzorce, ale te wzorce również wynikają jednak z bardzo sztywnych przepisów, które są w dzisiejszych regulacjach prawnych. I teraz oczywiście przed nami stanie gigantyczne wyzwanie napisania nowego statutu, bo tak rozumiem pana ministra pytanie. Oczywiście nikt z nas dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, jak ten proces będzie do końca przebiegał. Na pewno będzie trzeba od niego bardzo mocno zacząć patrzeć sobie z takich co najmniej kilku perspektyw. Pierwsza perspektywa to zrobić taką dobrą diagnozę, żeby przypadkiem reformując, proponując projekty, które będą implementowane w ramach uczelni, nie zepsuć tego, co dobrze działa. Kiedy my sobie dzisiaj myślimy, dyskutując w zespole rektorskim, to bardzo często pada taki pogląd mówiący o tym, wiemy o tym, że uniwersytet jest nierówny, że ma bardzo dobre wydziały, bardzo dobre centra badawcze i te trochę słabsze. Kiedy patrzymy sobie na wyniki poprzedniej parametryzacji, jestem absolutnie przekonany, że ta parametryzacja będzie dla nas lepsza niż była poprzednio, bo pewnie wykonaliśmy dużo pracy, żeby tak było, ale na pewno nie będzie równa. A więc jeżeli tak jest, to statut, który nowy system, nowy podział, nowy system zarządzania, podział poszczególnych relacji w ramach uczelni musi doprowadzić do polepszenia tych słabszych, ale w żaden sposób nie ograniczyć możliwości funkcjonowania tych, którzy świetnie funkcjonują. To nie są, w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego, nie są to tylko wyspy doskonałości, tylko całe duże wydziały, które funkcjonują bardzo dobrze. Pewnie też one wymagają niewielkich pewnej poprawy, ale one liczą się na świecie, przyciągają najlepszych badaczy, zdobywają grant ERC. I teraz gigantycznym wyzwaniem jest to, żeby proponując pewnego rodzaju nowe rozwiązania, proponując projekt statutu, który będzie oczywiście w jakiś sposób tworzony w dużej transparentności, w dużym udziale poszczególnych gildii, które są na uniwersytecie. Natomiast
żeby tak doprowadzić, żeby efektem nowego statutu nie było zepsucie tego, co działa świetnie, a tylko i wyłącznie poprawienie tego, co działa trochę gorzej. Wydaje mi się, że dzisiaj projekt ustawy spełnia te wymogi, o których rozmawialiśmy. Znaczy, rozmawialiśmy bardzo długo na temat, jak rozumieć autonomię. Mieliśmy dyskusje dotyczące, w jaki sposób ta autonomia jest nam dana i jak my ją rozumiemy. Też pamiętam kilka takich dyskusji, w których mieliśmy różne definicje autonomii. Czym ta autonomia tak naprawdę jest? Oczywiście, czym się różni autonomia od swobody badań, czym się różni autonomia od wolności? I na te pytania w dużej części też będziemy musieli sobie odpowiedzieć. Jeżeli mamy pewnego rodzaju decyzje w naszych rękach, ustawodawca pozostawia pewne decyzje, które będziemy mogli podjąć, to w jaki sposób możemy przełożyć to, żeby przełożyć tą naszą wolność na to, żeby poszczególne uczelnie zadziałały lepiej. Tu jeszcze jest jedno, mi się wydaje, gigantyczne wyzwanie, mianowicie wyzwanie, które mówi o tym, to jest reforma, którą dzisiaj też powiedział profesor Winkler, tak? Efekty będą za dekadę, może dwie. Tak? To jest bardzo odłożona w czasie efekty, ponieważ jeżeli nawet pojawi nam się za 2-3 lata więcej bardzo dobrych badaczy, którzy będą publikowali coraz lepsze teksty, to ich cytowalność będzie odłożona za lat kilka. I pokusa mówiąca o tym, zrobiliśmy coś, to coś działa, ale efektów jego nie widać natychmiast, będzie też takim sygnałem, jeżeli nie zrobimy tego w sposób transparentny, uczciwy i taki przy bardzo dużym poparciu, będzie bardzo dużą pokusą dla kolejnych władz rektorskich, kolejnych władz uczelni. Jeżeli nie ma efektów, to zmieńmy to, wróćmy do czegoś poprzedniego. Będziemy funkcjonować w bardzo trudnym czasie przez najbliższe półtora roku po ustawie, jeżeli wejdziemy. Ja się zgadzam z premierem Gowinem. Nie możemy czekać na to, że ustawa dopiero wejdzie. Musimy pracować już tak, jakby ona była już. Ponieważ nawet jeżeli będą jakieś problemy, to ta praca diagnostyczna, praca taka trochę u podstaw poszczególnych uczelni musi zostać wykonana. Ja mogę powiedzieć tak, ja jestem optymistą. Jestem jeszcze pewien czas temu takim optymistą nie byłem, ale kiedy przeczytałem ostateczny tekst ustawy z tych dzisiejszych dyskusji, mogę powiedzieć, że jestem optymistą i to, co mówiłem na początku, jeszcze w naszych rozmowach mówię, jeżeli dostaniemy to autonomię, to uwierzcie, damy radę. Myślę, że damy radę. Dziękuję bardzo, proszę pani profesor. Pytał pan o szanse i zagrożenia. No to krótko, jeśli chodzi o szanse. Pierwsza sprawa to to, że posiadamy na uczelniach potencjał i jest pewien paradoks, że potrafimy wymyślić coś, zrobić coś bardzo interesującego w badaniach, a nie potrafimy wprowadzić do naszej uczelni nowoczesnego systemu zarządzania. To jest szansa dla uczelni, dla różnych uczelni, żeby wprowadziły dla swoich potrzeb nowoczesne systemy zarządzania. My do tej pory operujemy, tu już była o tym mowa, starymi wzorcami, niedostosowanymi do naszych potrzeb, albo kopiujemy różne rzeczy z otoczenia. Więc to pierwszy paradoks, który możemy zmienić. To również, proszę państwa, z mojego punktu widzenia szansa na pewne ryzyko. Oczywiście, że wchodzimy na terra incognita, ale myślę, że warto podjąć to ryzyko. I też znowu paradoks, dlatego że w badaniach dużo ryzykujemy, a w tej naszej infrastrukturze jesteśmy wstrzemięźliwi. To oczywiście szansa na poprawę infrastruktury i dla dydaktyki, i dla nauki, dla badań. Dużo było o tym, dużo się na ten temat mówiło. No i szansa na to, żeby to, co tutaj mój szanowny przedmówca powiedział wcześniej, szansa na to, żeby pokazać, że autonomia, samorządność może być dobrze zagospodarowana. Zagrożenia. Zagrożeń jest oczywiście bardzo wiele, ja się tutaj skupię dosłownie na kilku, ale też można próbować, identyfikując te zagrożenia, zastanowić się, jak po prostu to zagrożenie przekuć w szansę. Jedno z zagrożeń to oczywiście inercja wielkich organizacji. Dużo uczelni to są najwięksi pracodawcy. Wiąże się z tym, proszę państwa, mnóstwo ograniczeń dzisiaj a propos zarządzania. Muszę się zastanowić nad tym, co zrobić, żebyśmy byli najbardziej nowoczesnymi pracodawcami w naszym regionie. Drugie zagrożenie to sprzeczność interesów nie tylko między poszczególnymi uczelniami, ale również w ramach tych uczelni. I znowu, warto o tym mówić, warto identyfikować, gdzie rzeczywiście ta sprzeczność interesów występuje, gdzie ona jest pozorna.
I co zrobić, jak ustawić proces decyzyjny a propos kwestii organizacyjnych, by tą sprzeczność interesu tam, gdzie jest to możliwe, lepiej po prostu nią zarządzać. Następne zagrożenie, które widzę, to dezinformacja i brak informacji. Bardzo dużo o tym mówiliśmy, nie będę rozwijać tematu. Ten system zarządzania, który teraz jest i to, co jest, się z tym wiąże i to, co możemy zrobić, to jest również przestrzeń, która coraz bardziej będzie wypełniana dezinformacją. I tutaj mówię tylko o takich procesach o wiele bardziej uniwersalnych. Następne zagrożenie, które widzę, to kwestia samej struktury tych przepisów, które się tutaj znalazły. Była już o tym mowa, że tych przepisów jest niewiele. Ja się skupiłam na czterech. Starałam się porównać te uprawnienia, które może mieć Rada, Senat oraz rektor. Spojrzałam też, jak ustawa definiuje zadania statutu i jak ustawa definiuje środki nadzoru. One są na samym końcu. To akurat dotyczy rektora, przepraszam, ministra 417. Przepraszam, 418. Przepraszam, jeśli można, kompetencje i relacje między tymi władzami chciałem zaproponować w drugiej części, dobrze? Tak, to tylko kończąc, proszę Państwa, też dostrzegam tam zarówno szanse, jak i ryzyko, jeśli chodzi o ustawienie poszczególnych, tak, kompetencji. To na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam za interwencję, ale dziękuję bardzo. I pan profesor, pan rektor Koziołek. Szanowni Państwo, po latach wdrażania krajowych ram kwalifikacji nie przypuszczałem, że powiem to, co powiem o jakimkolwiek dokumencie, który, nowym dokumencie, który reguluje prawo w szkolnictwie wyższym, ale ten projekt mi się podoba. Podoba mi się, zaczynając od fundamentów, skoro mówimy o ustroju, to mówimy o fundamentach, na których ma stać ten przebudowany dom zwany akademią. Otóż podoba mi się duch wolności, który w nim wieje. Oczywiście ja wielu rzeczy nie widzę jeszcze, mimo pierwszej lektury tekstu projektu. Nie znam rozporządzeń, więc być może okaże się, że tam jest wiele nitek, które nas będą powoli więzić i nieco krępować nam ruchy. Na pewno takie będą. Ale póki co ta skala wolności, która się objawia przede wszystkim w delegowaniu całego szeregu regulacji do statutów uczelni, no jest czymś niebywałym. To znaczy tego nie było. Druga rzecz, podoba mi się fragment preambuły bardzo. Od czego się to zaczyna? Zajmuję się dydaktyką drugą kadencję, w związku z tym te rzeczy, które dotyczą kształcenia, nie tylko kształcenia kierunkowego, zawodowego, ale te rzeczy ogólne, które wyróżniają uczelnie spośród innych, uniwersytet spośród innych typów szkół. Mianowicie w preambule napisano, i bardzo jestem wdzięczny tym, którzy to wymyślili, że kształcimy ludzi odpowiedzialnych za państwo, za szerzenie demokracji i prawa człowieka. Oczywiście to jest ładny ornament, ale to jest coś więcej. To jest bardzo ważne, bo my się skupiamy tu głównie na tych rzeczach bardzo technicznych, one są niesłychanie ważne. Natomiast musimy też pamiętać, że to są instytucje pożytku publicznego. Te zobowiązania są też inne. A przechodząc do rzeczy konkretnych, ja uważam, że najbardziej rewolucyjnym składnikiem tego projektu jest likwidacja podstawowych jednostek, właściwie stworzenie, bo tak by trzeba powiedzieć, i tylko jednej. Otóż to jest gest rewolucyjny. Moim zdaniem dużo większy niż kwestie, o których będziemy rozmawiać, dotyczące wyboru rektora czy powoływaniu rad uczelni. Otóż to mi przypomina taki nieco złośliwy gest, jakby przyszedł olbrzym i podniósł domki, w których mieszkamy. Zdjął je z nas, bo one nagle przestają mieć znaczenie, prawda? Nie ma tam pieniędzy i nie ma tam władzy jakiejś specjalnej. I nagle jest groźnie, prawda? Bo domy zwane wydziałami, w których ciągle zamieszkujemy, nagle nam zniknęły. I teraz co się stanie? I to jest i szansa, i zagrożenie. W tym jakim obrazie alegorycznym widzę. Jeśli rektorzy, urzędujący rektorzy, i to jest ten kłopot, który na nas czeka, nie staną się architektami tego przyszłego ładu, to my jako społeczność uniwersytecka natychmiast odbudujemy te domki. Nie ma bowiem wymogu formalnego, żeby
żeby wydziały nie istniały. To można rozegrać. My się z tym wprawialiśmy. Wszyscy Państwo mają, wracam znowu do KRK, bo to była potężna lekcja tego, do czego jesteśmy zdolni, żeby grać z prawem, grać z systemem. Otóż istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że znowu zagramy w tę grę. Byłoby to niebywałą szkodą. Dlatego bardzo dobrze się stało, że tyle dyskutowaliśmy o założeniach tej ustawy i właśnie, że obdarowano nas tą wolnością, że możemy sami sobie ten świat zaprojektować na nowo. Więc ja patrzę na ten potencjalny, czy możliwą architekturę nowego uniwersytetu z radością, a jednocześnie z niepokojem, czy rzeczywiście jesteśmy do tej architektonicznej pracy gotowi. No, ja bym oczywiście chciał, żeby powstały koledże, szkoły czy centra. Ci z Państwa, którzy... Ja przy okazji kieruję Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, więc ja nareszcie widzę, dlaczego myśmy się 20 lat tak mordowali z tym. Bo ci z Państwa, którzy mają mischy na przykład u siebie, czy mismapy, to nagle zrozumieją, że mieli jednostki eksperymentalne, które testowały pewien model nowej uczelni. Prawda? Myśmy przez 20 lat, a przez ostatnie 5 lat przyjmowali studentów na uniwersytet. Dopiero z kolegium szli uczyć się fachu na wydziały. No, studiować, i to można aplikować. No, to jest pewien projekt, który można sobie wyobrazić, że oto powstają makrodziedzinowe wydziały, centra, jednostki typu Art and Humanities, Science, Law School i tak dalej, na wzór anglosaski lub inny, ale możemy to wymyślić. No, niesłychanie kusząca rzecz. No ale to jest straszliwa robota i przede wszystkim ta walka z ludźmi, ze świadomością, z tym praca, znowu zaprzęgnięcie ludzi do pracy. Pamiętajmy o tym, większość naszej społeczności ma za plecami KRK. To jest bardzo ważne, nie lekceważmy tego. Znaczy straszniśmy się napracowali na uczelniach przy wdrażaniu tego i teraz dostajemy nowy projekt, który wymaga, kto wie czy nie, na pewno większej roboty. Bo tam to dotyczyło przecież głównie dydaktyki, a to dotyczy wszystkiego. I teraz jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, to znaczy powiązanie kształcenia dyscyplin z kształceniem, parametryzacji dyscyplin, kategoryzacji z kształceniem, czyli im masz lepszą kategorię, tym jesteś swobodniejszy w kształceniu. Świetne, bardzo, bardzo mi się to podoba, ale brak mi jednego. To znaczy ja bym chciał, żeby była jeszcze druga strona, żeby było finansowanie tej dydaktyki oparte wedle tej samej zasady. Dlatego nie podoba mi się idea inicjatyw doskonałości, regionalnych inicjatyw doskonałości, znaczy podoba mi się bardzo, tylko nie rozdwojona. Otóż chciałbym, żeby była tylko jedna inicjatywa doskonałości dla wszystkich. I żeby to była inicjatywa doskonałości dedykowana dyscyplinom. Czyli tam, gdzie mamy A lub A+, startujemy w konkursach o te dodatkowe środki. Nie uczelnia. Dlatego, że żadna uczelnia w Polsce nie ma prawa do nazwania się uczelnią doskonałą. Tylko taka, która ma wszystkie kategorie A, może to o sobie powiedzieć. Bo jeśli ma 30-40% wydziałów B, no to znaczy, że one będą beneficjentami tych środków. Oczywiście rektor może to podzielić, premiując te jednostki, które osiągnęły odpowiedni wynik. Ale generalnie beneficjentem jest uczelnia, a nie ta jednostka. Uważam, że to nie sprzyja zdrowej konkurencji. Dlatego, że o wiele bardziej motywująca jest sytuacja, kiedy dobrze robiona, najlepiej robiona dydaktyka i badania w danej jednostce, w danej dyscyplinie i ewentualnie odpowiadającej jednostce, uprawnia nawet małą szkołę do rywalizacji z tym wielkim. To jest bardzo krzepiące i tu stawiam kropkę. Dziękuję. Bardzo dziękuję i proszę pana profesora Mazura. Dziękuję bardzo. Słuchajcie. Panie ministrze, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do panelu i możliwość udziału w tej interesującej dyskusji w gronie tak znamienitych osób i przed tak znamienitym audytorium. Ja jestem w tej szczęśliwszej sytuacji, że sporo powiedziano, więc moja odpowiedź będzie krótsza, aby uniknąć powtarzania tych samych argumentów. Pierwsza istotna kwestia z mojego punktu widzenia, wielokrotnie eksponowana tutaj, to jest to, że ta ustawa moim zdaniem w tych zarysach, które znamy, czy w tych założeniach, no w istocie wprowadza ducha wolności, daje szansę na wprowadzenie ducha wolności na uczelnię. Aczkolwiek pozostaje mi wyrazić takie życzenie i chciałbym bardzo, żeby tak się zdarzyło, że po tym procesie konsultacji, wtedy kiedy ta ustawa, w co wierzę, trafi do procesu legislacyjnego, zostanie poddana dewastacji legislacyjnej i otrzymamy coś innego niż to, o czym rozmawialiśmy przez ponad rok. Ale to tytułem pewnego pobocznego komentarza.
Jakie są argumenty z mojego punktu widzenia, które są na tyle istotne, że warto poprzeć idee, które w dużej mierze w tym projekcie są zawarte? Wydaje mi się, że ta ustawa, wtedy kiedy mówię o autonomii uczelni, daje dużą szansę na obniżenie czegoś, co jest zmorą bardzo wielu polskich uczelni, obniżenia kosztów transakcyjnych funkcjonowania tych uczelni. Te uczelnie poświęcają mnóstwo zasobów na obsługę procesu, który jest proceduralnie zorientowany, który w istocie rzeczy sam się karmi, natomiast ta energia, ten potencjał i te zasoby mogą być wykorzystywane na coś, po co jest potrzebne uczelni. Idąc dalej. Redukowanie, z tym powiązany problem, redukowanie proceduralnej złożoności. My się gubimy w przepisach, interpretacjach, w rozporządzeniach, zarządzeniach. Za każdym razem pytamy ministerstwo i czasami mamy wrażenie, nierzadko, że ministerstwo samo nie wie, co nam odpowiedzieć wtedy, kiedy pytamy. Poczucie sprawstwa i odpowiedzialności. Znaczy ja jestem głęboko przywiązany do takiej idei, że wtedy, kiedy ludzie sami projektują swoje miejsce pracy, wtedy, kiedy sami wymyślają, jak chcą zarządzać tym, co im się powierza, to prawdopodobieństwo, że będą to czynić lepiej i odpowiedzialniej, jest po prostu wyższe. I mi się wydaje, że ta ustawa tworzy taką przestrzeń. No i wreszcie kwestia instytucji. Jest to osoba, która stara się myśleć o zmianach w sferze publicznej poprzez pryzmat instytucji. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy otrzymamy szansę kreowania własnych wewnętrznych instytucji, to my te instytucje możemy napełnić życiem. Wtedy, kiedy te instytucje są nam dane, to my potrafimy je oswoić. My potrafimy grać z tymi instytucjami. Ale to nie oznacza, że to są nasze instytucje i my je właściwie wykorzystujemy. Zagrożenia. W istocie te zagrożenia tkwią po naszej stronie. Po stronie, zdaje mi się być, naszej kultury, naszych przyzwyczajeń, naszych różnego rodzaju przywar. Pierwsze, coś, co nazwałbym ścieżką zależności. Przez lata nauczyliśmy się, że ktoś nam daje instrukcje, co trzeba robić. I co więcej, my chcemy tych instrukcji paradoksalnie, bo to nam ułatwia życie do pewnego stopnia i daje poczucie, z perspektywy biurokracji akademickiej, daje poczucie pewnego bezpieczeństwa proceduralnego. Kwestia kolejna to organizacyjna inercja. W przypadku dużych uczelni zmiana struktury, a w istocie rzeczy zmiana ducha i kultury organizacyjnej, to niezwykłe wyzwanie. Pewnie to pojawi się jeszcze w toku dalszych rozmów. Zwracam Państwa uwagę, że wtedy, kiedy rozmawiamy o Radzie, która ma być jednym z 3 organów przyszłego uniwersytetu, w istocie rzeczy gdzieś w tyle głowy pojawia się przynajmniej w moim przypadku myśl o konwentach, które kiedyś tworzyliśmy na uczelniach. No, tworzyliśmy tych konwentów bez liku. To nie zadziałało. W istocie rzeczy zatem, dopóki my nie zmienimy pewnej kultury organizacyjnej, a nie zmienimy tego bez silnego przywództwa, bez silnych liderów, to w istocie rzeczy ta zmiana może być pozorna. No, wreszcie z pewnością pojawią się konflikty pomiędzy tymi, którym się będzie chciało dokonywać zmiany i tymi, którzy nie będą tym zainteresowani. Być może do pewnego stopnia rozwiązaniem tego problemu będzie silna pozycja rektorów, którzy będą w stanie przełamać do pewnego rodzaju grupy interesów, które w każdej dużej strukturze, a taką są uniwersytety, się pojawią. Reasumując, wydaje mi się, że są 3 kluczowe rzeczy, żeby ta zmiana wtedy, kiedy o autonomii mówimy, się powiodła. Pierwsza to musi być, i to wydaje mi się być najtrudniejsze, to znaczy musi być podaż. Musimy być podaż liderów, którzy będą chcieli na poziomie władz rektorskiej te zmiany dokonywać. To jest bardzo trudna rzecz. Nie jestem pewien, czy w naszym środowisku liczba tych liderów zdolnych do tej zmiany odpowiada potrzebom, które ta reforma będzie niosła. Wreszcie musi być... Wreszcie musi być popyt. To znaczy my jako pracownicy musimy chcieć tej zmiany. Znaczy my musimy widzieć korzyść tej zmiany. Znaczy my musimy zobaczyć, że ta zmiana niesie coś, co powoduje, że nasza praca ma większy sens, że to, co robimy, daje nam większą satysfakcję, że dzięki temu również osiągamy nasze personalne korzyści. No tak jesteśmy skonstruowani, kiedy nie widzimy korzyści. One nie muszą być materialne, ale muszą być jako zdefiniowane. Nasza motywacja jest siłą rzeczy, jest znacząco mniejsza. I wreszcie kwestia kolejna, mądry regulator. Regulator, i na tym zakończę wypowiedź w tej rundzie, regulator, który jest skłonny zaufać. Ale mój apel do regulatora jest taki, żeby wykazał cierpliwość i żeby wykazał zrozumienie dla różnych błędów, które w tym procesie mogą się pojawiać, ponieważ ja zajmuję się politykami publicznymi i pamiętam z innych obszarów reformowania państwa, o, nie tej skali, ale takie liberalizujące reformy, które prowadziły do tego, że przy bardzo daleko idącym posuniętym zliberalizowaniu ustawodawstwa w istocie rzeczy wprowadzano różnego rodzaju prawo powielaczowe, które ten system czyniły jeszcze bardziej zagmatwanym. W istocie rzeczy podmioty miały duże swobody w sensie rozstrzygnięcia legislacyjnego, ustawowego, ale prawo powielaczowe tę swobodę im zabierało. Ja nie zakładam, że to jest ten scenariusz, ale wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, bo bardzo wiele reform na tego typu, no, zdałoby się w kwestiach technicznych, po prostu się wyłożyło. Bardzo dziękuję. Mhm.
Dziękuję bardzo. Tak próbując jakby podsumować krótko to, co kilka rzeczy zostało co najmniej tutaj bardzo ważnych powiedziane. No jeśli chodzi o szanse i wyzwania, to na pewno jakby potrzeba zmian, ale jakby takich zmian, które zachowają to, co dobre i to, co dobre przeniosą do nowej rzeczywistości. Prawda? To pojawiało się na początku w jednej z wypowiedzi. To, co jest i wyzwaniem, i szansą, to to, że zapewne pojawi się wiele modeli wewnętrznej struktury uczelni, prawda? Bo w tej chwili no jednak z wielu różnych powodów, historycznych, wszelkich innych, tutaj nie ma czasu, żeby o tym mówić, jednak jakby modele funkcjonowania uczelni w Polsce są jednak bardzo jednolite, jednorodne. Czy to dobrze, czy źle, to jest jakby inna rzecz, ale wydaje się, że jednak jest potrzeba i to jest jedna z też szans, która przed nami stoi, że ten pewien lekki wstrząs taki i mobilizacja do, czy na konieczność ułożenia tych spraw na nowo sprawi, że pojawią się modele lepsze, pewnie i gorsze i jest szansa na to i przestrzeń, aby dobre praktyki, dobre modele, te, które przynoszą lepsze efekty, były także no, przejmowane czy promieniowały na innych. I to wydaje się być tutaj dużą szansą. Natomiast no, pojawia się cały szereg zagrożeń i obaw, prawda? Inercja dużych instytucji, te sprawy związane powiedzmy z, ja wiem, z dezinformacją, prawda? Czy z tymi zafałszowaniami w komunikowaniu, czy zagrożenia polityczne, to o tym tutaj może dzisiaj nie mówimy, skupiamy się na merytoryce, chociaż oczywiście one w tle gdzieś się także pojawiają. Ta metafora domków, która pojawiła się chyba w wypowiedzi pana rektora Koziołka, tak? Ona no, do mnie faktycznie przemawia, bo no, można powiedzieć, że łatwo coś zburzyć i zepsuć, trudniej zbudować coś nowego, więc pewna tendencja do tego jakby zachowawcza, prawda, nasze środowisko jest często zachowawcze i często ma to swoją wartość, prawda, ale jest taki moment, w którym no, warto naprawdę na poważnie zastanowić się nad przeformatowaniem, przebudową. Ona w wielu miejscach będzie, jestem przekonany, mam nadzieję, elementem jakby ożywczym i dającym szansę na stworzenie nowej jakości. Natomiast no, wisi nad nami oczywiście to niebezpieczeństwo, że ja wiem, zmiany mogą być znowu jakby pozorne i fasadowe, prawda? Że będziemy, to jest kwestia, ale myślę, że to bardziej już zależy od jakby naszego środowiska, od nas jako profesorów, mniej od polityków czy od ministerstwa, prawda? Bo takie niebezpieczeństwo także jako do niedawna jeszcze urzędujący rektor także dostrzegam, ale chcę wierzyć i chciałbym wierzyć, że ten impuls taki projakościowy, on przynajmniej w niektórych miejscach zadziała i będzie miał szansę promieniowania na inne uczelnie. Natomiast no, te zmiany, czy te szanse i zagrożenia, o których mówimy i ta konieczność no, tworzenia właśnie nowych struktur, tworzenia nowego statutu i potem wdrażania go, prawda, doskonalenia spada na władze uczelni, prawda? I tutaj ustawodawca, czy w tym projekcie ustawy faktycznie na temat władz uczelni, mowa jest tylko o władzach centralnych, prawda? Pojawia się nowy organ, Rada Uczelni. Podzielam zdanie, które pojawiło się tutaj w wypowiedzi jednego z prelegentów, że taka próba jakby ożywienia uczelni od góry poprzez możliwość, czy nawet w niektórych w przypadkach szkół zawodowych obligatoryjność tworzenia konwentów, no wydaje się, że niestety nie bardzo się sprawdziła, prawda, że jakaś nowa jakość tutaj w związku z działaniem konwentów, ja wiem, w ostatniej dekadzie trudno byłoby chyba jakby udokumentować i zauważyć coś takiego. No mamy nadzieję i też pewne przekonanie, że bez
takiego istotnego impulsu, który miałby pójść od, ze strony rad uczelni, te zmiany, o których mówimy, będzie trudno zrobić. Prawda? I może teraz krótka runda właśnie na temat roli, jak Państwo widzicie rolę rad uczelni, jak widzicie także kwestię jakby personalną, to znaczy jak w naszej jakby kulturze, prawda, bo tutaj my jakby wzorujemy się trochę na krajach, zwłaszcza anglosaskich, prawda, ale funkcjonowanie rad uczelni jest związane też z pewną szerszą jakby tkanką kulturową, z pewnym może trochę inną tradycją. Ja stawiając sobie pytanie konkretne, kto w moim uniwersytecie, w moim środowisku rzeszowskim, podkarpackim, gdzie szukać i komu proponować konkretnie zaangażowanie się w pracę w Radę Uczelni, no pojawiają się naprawdę bardzo trudne kwestie, prawda? Kto to zrobi, prawda? Kto będzie gotowy się do tego zaangażować? Bardzo jestem ciekawy Państwa wypowiedzi i Państwa opinii na początek na temat właśnie rad uczelni od tej strony i kto miałby tam wejść, jak tych ludzi zachęcić, jak ich zainspirować i co oni mogą faktycznie nowego wnieść do tego procesu zmian, który jest przed nami. Bardzo proszę, może teraz z drugiej strony byśmy zaczęli. Dziękuję bardzo. Pytając krótko na pytanie pana ministra, zdaje mi się, że warto byłoby trzy zdania powiedzieć, co jest powód, dla którego te rady miałyby funkcjonować, a potem zastanowić się, co uczynić, żeby one funkcjonowały. I zdaje mi się, że to jest takie narastające przekonanie tak wśród środowiska, ale też poza środowiskiem, w sensie badaczy z innych państw, które przyglądają się temu, co dzieje się w polskim systemie szkolnictwa wyższego, mianowicie, że polskie uczelnie są zbyt mało zakorzenione w środowisku lokalnym czy regionalnym. To jest dość powszechnie formułowana uwaga. Druga uwaga, że są zarządzane nazbyt archaicznie i zbyt kolegialnie. I trzecia, jak wyławiam z tych różnych dyskusji, które się toczą, sprowadza się w trzecie czy do stwierdzenia, że w innych krajach istnieją struktury typu rada czy rady powiernicze, które służą tym uczelniom. I wychodząc z tego punktu widzenia, zdaje mi się, że my nie mamy odwrotu od tego rozwiązania i że ono może być korzystne pod pewnymi warunkami. Aczkolwiek też uczciwość wymaga stwierdzenia, że wtedy, kiedy się analizuje sposoby działania rad w tych różnych krajach, to te opinie są bardzo zróżnicowane. Znaczy, to nie ma pełnej zgody co do tego, że te rady wszędzie się sprawdzają. W bardzo wielu krajach się sprawdzają, w pewnych się nie sprawdzają. Teraz, co mi się wydaje być istotne z perspektywy tej bolączki, która trapi polski system, jeżeli uznać, że te trzy uwagi, które sformułowałem, z grubsza rzecz ujmując, są poprawne. No wydaje mi się, że taka rada w istocie rzeczy miałaby w bardzo istotny sposób kontrybuować do poprawy tego systemu. No, po pierwsze wprowadzenie bardziej takiego, nazwałbym, środowiskowo zależnego myślenia o uczelni. Znaczy uczelni jako ważnym elemencie ekosystemu, w którym działa. I uczelni niekoniecznie rozumiany jako tylko prosty dawca pracowników do różnego rodzaju korporacji czy przedsiębiorstw, ale jako coś, co w sposób bardziej odpowiedzialny wpisuje się w ekosystem regionalny czy lokalny działania. Drugi, no z pewnością metody menedżerskiego zarządzania. Wydaje mi się, że to jest istotne, bo w istocie rzeczy to zbliżamy się do takiego governance'owskiego modelu korporacyjnego, w którym do pewnego stopnia mamy zarząd i radę nadzorczą. I teraz, gdyby te rady formułować, no i podzielam uwagę pana ministra i troskę, bo też próbowałem takie ćwiczenie wykonać, że liczba potencjalnych członków rad, która spełniałaby i miałaby takie kwalifikacje, wcale nie musi być bardzo rozbudowana, że z tym może być kłopot. Ale co, jeżeli już tą radę mielibyśmy powoływać, jest kluczowe, żeby ta rada dobrze zadziałała? Wydaje mi się, że jednym z takich bardzo istotnych elementów jest to, żeby prowadzić bardzo intensywnego różnego rodzaju szkolenia, doradztwa dla członków tychże rad. Dlatego o tym mówię, że jak czytałem opracowania w innych krajach, to tam, gdzie wprowadzano taki mechanizm, te rady lepiej zaczęły działać niż w innych krajach. To mi się wydaje jedna uwaga. Jeden ważny warunek i drugi istotny warunek dotyczyłby mądrego wkomponowania rady w mądre zbudowanie relacji z dwoma pozostałymi organami uczelni, czyli senatem i rektorem. I z mojego punktu widzenia to rozstrzygnięcie, które proponuje ustawa, jest dobrym rozwiązaniem. Znaczy ono jest klasycznym mechanizmem równowagi check and balance moim zdaniem, ponieważ w istocie rzeczy te organy rozkłada te kompetencje, relatywnie dobrze moim zdaniem delimituje te kompetencje i tworzy zatem w sensie legislacyjnym szansę do tego, że taka rada, pod warunkiem, że znajdzie odpowiednich członków tychże rad, w sensie instytucjonalnym może zadziałać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o kolejną wypowiedź. Ja mam gorsze zdanie o Radzie. Nie dlatego, abym nie widział jej sensu, tylko nie umiem zrozumieć filozofii tej Rady. Dlatego, że twórcy projektu ustawy dali ogromną władzę rektorowi. Profesor Woźnicki kiedyś porównał obecnie urzędującego rektora, jego funkcję do kumulacji ról premiera i marszałka senatu. No to teraz mamy system kancelarski w gruncie rzeczy. Dzisiaj rektor z tą władzą opisaną ma naprawdę ogromną władzę i jeszcze jest przewodniczącym senatu. Pan premier, jak pamiętam, nie był co do tego przekonany, ale dorzuciliśmy jeszcze przewodniczącego senatu. Naprawdę to jest moc. I mam wrażenie, że twórcy jakby się tego przestraszyli i postanowili zablokować to trochę, wyhamować to tym organem, który stracił w ostatecznej wersji funkcję bardzo kontrowersyjną z mojego punktu widzenia, ale nadającą jej sens, mówię o Radzie Uczelni, czyli pisanie drugiego statutu. Ci z Państwa, którzy mają lekturę przed sobą, znaczy nie przeczytają tego, bo tego nie ma, ale tu warto chyba wspomnieć historię tworzenia tego zapisu, że o ile dobrze rozumiem, ale Państwo mnie nie skorygują, pan profesor, pan minister może to uczynić, że pierwszy statut powstaje tworzony przez rektora, jego współpracowników tej kadencji obecnie urzędującego, natomiast kiedy ustawa zacznie obowiązywać i uczelnia ukonstytuuje się wedle nowych zasad, to Rada będzie inicjatorem, twórcą statutu drugiego, właściwego, tego przyszłościowego, prospektywnego i tak dalej. To oczywiście niepokoiło mnie 10 razy bardziej niż inne rzeczy, ale w tym była logika. To znaczy rzeczywiście Rada dzięki temu, tej prerogatywie zyskiwała odrębny zupełnie wpływ na kształt uczelni. Z tego się wycofano. Cieszę się, że się z tego wycofano, bo bardzo mnie niepokoi skład tej Rady, o czym jeszcze za chwilę powiem. W tej chwili mam wrażenie, że jej funkcja została scedowana przede wszystkim na dość mimo wszystko enigmatyczne słowo nadzór, bowiem nadzór oznaczałby kontrolę i decyzję. Jak miałoby to wyglądać, na razie nie umiem wywnioskować, ale pewnie albo się tego dowiemy, albo sami będziemy musieli to wymyśleć, opisując w statucie sposób jej funkcjonowania. Druga kwestia, nie sposób mówić o Radzie bez ujęcia tego w tym trójkącie, prawda? W tym trójkącie, który niestety będzie konfliktogenny. Chciałoby się pomyśleć o trójkącie Senat, Rektor, Rada jako Trójcy Prawie Świętej, ale tak nie będzie. Widzę przyczynę czy powód choćby w pewnej podwójności, mianowicie powołuje Radę Senat, natomiast płaci rektor. Czy to oznacza, że rektor jest pracodawcą Rady? Kogo bardziej kochasz? Mamę czy tatę, prawda? Czy Rada jest czymś, co pomaga rektorowi na przykład w nieuniknionych konfliktach z Senatem, bo jeśli rektor będzie, a będzie musiał realizować bardzo trudne reformy, no to najprawdopodobniej Senat będzie wierzgał, no? A wtedy Rada może mu pomóc. No więc to byłaby jakaś, tak sobie projektuję konstruktywne funkcje tej Rady. Bo jak Państwo się domyślają, na początku od razu byłem malkontentem. No. Po co to, prawda? Na pewno politycy tam siądą w tym, prawda? Kontrola nad uczelnią. No więc z całym wysiłkiem próbowałem zmusić się do myślenia konstruktywnego. To znaczy, po co mi się ta Rada może przydać? Łatwo mi o niej pomyśleć jako o grupie lobbystów. Skoro ustawa pozwala przeznaczać środki samorządowe na rzecz uczelni, no to oczywiście natychmiast bym chciał tam widzieć jakichś byłych marszałków albo prezydentów zaprzyjaźnionych z uniwersytetem, najlepiej absolwentów uniwersytetu, którzy będą pracować nad tym między innymi, nad pozyskiwaniem. Więc łatwo przypisać tej Radzie funkcje, które byłyby czymś między funkcją doradczą, opiniującą, trudniej mi myśleć o funkcji nadzorczej i taką właśnie lobbystyczną. Natomiast bardzo chciałbym zmienić proporcje składu tej Rady, dlatego że ona jest bardzo niekorzystna dla uczelni. To jest 2 do 4 albo 3 do 6, prawda? Mniej więcej tak
o ile dobrze rozumiem ten zapis, bo student, który wchodzi automatycznie do rady, no nie tyle, żebym go nie traktował jako członka wspólnoty uniwersyteckiej, jak najbardziej, natomiast jego bytność w radzie jest potencjalnie krótka i jakby nieco kapryśna, tak bym powiedział. No więc uczelnia ma... Bardzo bym... Już zostało ostatnie zdanie. 10 nie do reprezentacji zdecydowanie. I druga niekorzystna rzecz to jest przewodniczący, który jest wyłaniany, rada wybiera go sama, ale jest wyłaniany spośród członków zewnętrznych rady. Więc chciałbym albo odwrócenia proporcji na korzyść uczelni, i to nie z powodów zachowawczych, czy jakby, żeby zachować przewagę, albo pewnego parytetu, to znaczy... Nasza przewaga, wasz przewodniczący, nasz przewodniczący, przewaga po drugiej. Dobrze. Ponieważ wygląda, że to będzie ostatnia runda pytań już do pozostałych władz, nie dojdziemy tutaj wątki rektora i senatu się pojawiają, to bardzo bym prosił ewentualnie w tych wypowiedziach jeszcze także skupić się na relacjach pomiędzy Radą a senatem i rektorem. To się już pojawiało, ale nie zdążymy zrobić osobnej rundy na ten temat. Mówimy o tych trzech organach po to, żeby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie stworzyć dzięki temu mechanizm odpowiednich decyzji. Szybkich decyzji, decyzji czasem obarczonych ryzykiem, działania jednocześnie takiego, które jest prorozwojowe. Czy rzeczywiście, jeżeli zestawimy te cztery przepisy, czyli przepisy, które mówią odpowiednio o kompetencjach rektora, senatu, rady uczelni oraz czwarty przepis, który mówi o tym, co w statucie, czy rzeczywiście mamy takie bodźce? To jest pierwsza sprawa. I druga, czy my tam przypadkiem nie generujemy niechcący pewnych pól konfliktu, które moglibyśmy przynajmniej zmniejszyć? Ponieważ cały czas mówimy o efektywności, tak? Mówiliśmy o efektywności kształcenia, efektywności badań. No to po to zmieniamy ten ustrój uczelni, żeby on również wspomagał owe badania i owe kształcenie. Więc musimy zobaczyć, na ile on jest kompatybilny z tymi wszystkimi celami, które sobie stawiamy. I po drugie, musimy zobaczyć, czy on jest po prostu samodzielnie, wewnętrznie sprawny. Czy tak rzeczywiście jest? Proszę spojrzeć na te przepisy. To są przepisy odpowiednio 19, 30, 35 i 24. Tam są sytuacje, w których nie do końca podzielałabym tutaj zdanie, że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z równowagą. Na początek najsilniejszy będzie Senat. Dlaczego? Bo to on, proszę Państwa, jako pierwszy ustawi nowy statut. I w tym statucie może odpowiednio, proszę Państwa, zdefiniować, zbudować różnego rodzaju własne uprawnienia dodatkowe, obok tego, o czym już była mowa, czyli może odtworzyć pod innymi nazwami, tak, dotychczasowe wewnętrzne struktury, ale też może, proszę Państwa, odpowiednio zdefiniować te uprawnienia, o których tutaj mowa w ustawie. Ja nieprzypadkowo odwołam się do przepisów 417 i 418, które troszeczkę rozwijają nadzór, tym razem po stronie ministra. Co my mamy w tym nadzorze? Wyjaśnienia, żądanie wyjaśnień, żądanie informacji i kontrola. I teraz pytanie moje w takim razie, jakie rzeczywiście uprawnienie dzisiaj ma Rada? Tutaj pan minister mówił o kwestiach związanych z personaliami, tak? Kogo powołać? Ale najpierw przyjrzyjmy się, do czego mamy te osoby szlachetne powołać. Jakie zadania ma dzisiaj Rada? Na bazie oczywiście tych przepisów, które są. To dumnie brzmi nadzór, kilkakrotnie on tam jest wymieniany. Ale czy chodzi na przykład w sprawach finansowych o to, żeby tak naprawdę ta Rada przede wszystkim pilnowała tego, żeby nie doszło do niegospodarności? Czy otrzyma tak naprawdę pewne uprawnienia, dzięki którym, a propos instrumentów finansowych, będzie mogła, tak, wspomagać uczelnię w tym, żeby na przykład rozwijała takie, a nie inne kierunki studiów, żeby przeznaczała więcej pieniędzy na sprowadzenie takich, a nie innych naukowców, w sensie oczywiście rozwoju danej struktury. Jeżeli przyjrzymy się, co się za tymi słowami kryje, to może się okazać, że całkiem niewiele. I w związku z tym może warto by było, żebyśmy mieli mniej uprawnień po stronie poszczególnych organów, ale bardziej starali się je doprecyzować, może niekoniecznie nawet w ustawie, ale żebyśmy na ten temat więcej rozmawiali. Bo co to znaczy, proszę Państwa, że Rada ma, cytuję, nadzór nad zarządzaniem uczelnią?
No zarządza rektor i zarządza senat również. Tak? W jaki sposób oprócz wyrażenia opinii będzie mogła zareagować? I wtedy czy my pozostajemy na takim poziomie organu, który faktycznie więcej doradza i na tym kończy się jego rola? Czy też oczekujemy, że oprócz owego opiniowania co pewien czas pojawi się jeszcze dodatkowa moc sprawcza? Spróbujmy to rozstrzygnąć. Oczywiście dla różnych uczelni różne modele mogą tutaj być zastosowane. Jeżeli patrzymy na uprawnienia rektora, dużo się mówi o tym, że rektor będzie tutaj bardzo, bardzo wzmocniony. No przede wszystkim będzie wzmocniony, jeśli chodzi o politykę kadrową. Ale czy będzie wzmocniony a propos różnych innych decyzji, które przecież nie tylko polityką kadrową uniwersytet, uczelnie, politechniki i inne uczelnie stoją? Czy rzeczywiście ten senat przekaże mu pewne uprawnienia, które nie są związane z polityką kadrową? Nad tym warto się zastanowić. I jakby kończąc, warto zestawić te uprawnienia i zobaczyć, czy tam jest możliwość współdziałania, czy jest możliwość konfliktu i co z tych uprawnień tak naprawdę wynika, bo my bardzo mocno skupiamy się na personaliach. A proszę Państwa, przecież wszyscy znamy historię. Wielokrotnie w Polsce budowano akty prawne, oczekując, że taka, a nie inna osoba, czy taka, a nie inna grupa, tak, będziemy beneficjentami tych aktów prawnych. Paradoks był taki, że to nie oni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I ostatnia wypowiedź. Ja myślę, że kiedy myślałbym sobie, za chwilę przejdę o tym, czym ma być Rada, natomiast jaki jest... Zostało nam 4 minuty. Jasne. Tak. Natomiast myślałbym sobie, kto to jest, kto ma być tym członkiem tej Rady, to krytyczny przyjaciel. Taka osoba, która będzie w stanie ocenić mnie rzeczywiście, ale spojrzy na to z takiego nie czysto konkurencyjnego, tylko przyjacielskiego punktu widzenia. Wydaje mi się, że my krytycznie potrzebujemy takiej fundamentalnej dyskusji z autorytetami w ramach uczelni, które niekoniecznie patrzą z wewnątrz uczelni. Wydaje mi się, że Rada może mieć pewne funkcje nadzorcze. Oczywiście to ja się z tym absolutnie zgadzam. Musimy zastanowić się, co to znaczy nadzór. Co to znaczy to słowo nadzór? Ja na potrzeby samego odpowiedzi na to pytanie, z nikim tego nie konsultowałem, to jest mój autorski pomysł. Dlaczego by na przykład nie można było zrobić tak, że jeżeli na przykład sprawozdanie rektora jest opiniowane przez Radę i ta opinia jest negatywna, to się musi odbyć na przykład debata w Senacie, łącznie z głosowaniem wotum nieufności do rektora. Byłby to bardzo istotny, bardzo mocny instrument. Natomiast musi być zachowana pewna proporcja między poszczególnymi organami, tymi trzema mocnymi organami, które dzisiaj mamy zapisane w projekcie ustawy. Moim zdaniem jest tak, że jednak z perspektywy oceny bardzo różnych modeli, które są na świecie, również w Polsce, tutaj musi być pewna kolegialna władza, ale jednak z mocnym decyzją podjętą i odpowiedzialnością po stronie rektora. Otóż dyskutując o bardzo różnych modelach, ja się bardzo obawiałem tego, że bardzo rozumiem odpowiedzialność. Ktoś będzie mógł coś rzucić, ktoś będzie mógł coś przyjąć, coś uchwalić, coś zapisać na twardo, na przykład w statucie. Rektor będzie musiał to w pewien sposób realizować, albo będzie musiał podać się do dymisji. Natomiast jeżeli będzie tego nie realizował, to będzie to niezgodne z tym, co narzuciła, co przyjęła Rada i będzie mógł być negatywnie oceniony. Natomiast będzie brał całkowitą odpowiedzialność za to, natomiast nie będzie odpowiedzialności po żadnym innym ciele. Więc jeżeli wymagamy od dyrektora odpowiedzialności, musisz zmierzyć się dzisiaj z przejęciem poważnego, nowego projektu statutu, nowego projektu strategii, który da efekt za lat kilka, ale musisz to zrobić, to chcemy mu dać tą władzę, to musimy również powiedzieć, okej, ty jesteś za to odpowiedzialny, ale nikt inny nie może w pewien sposób, nikt inny nie podzieli się z tą odpowiedzialnością. To jest musi decydować, ale musi decydować w tym przypadku, musi mieć to ostateczne rozstrzygnięcie, ponieważ jeżeli rozwydlimy tą odpowiedzialność, to nikt nie będzie decydował i zapanuje kompletny chaos. Wtedy wszystkie te rzeczy, o których mówimy, szkoły doktorskie, ewaluacja, jednostki podstawowe, wszystkie rzeczy, które powinniśmy, nie zostanie zrealizowane.
jedyna możliwość, dlatego ten ustrój jest tak krytyczny, ponieważ jeżeli niedokładnie sobie nie ułożymy teraz jeszcze w tej dyskusji, co to znaczy nadzór, co to znaczy opinia i tak dalej, to możemy spowodować naprawdę gigantyczny chaos na uniwersytetach i wszystkie te bardzo dobre rzeczy nie zostaną zrealizowane. Ja miałem taki własny, taki zbudowałem sobie taki obraz. Otóż buduje nam się gigantyczne, wspaniałe ciastko, ale ustrojem możemy sobie zbudować gigantyczną szybę, która będzie nie do zbicia. I będziemy, zobaczymy to ciastko, ale nie będziemy mogli go zjeść. A więc ustrój jest naprawdę, naprawdę krytyczny. Wydaje mi się, że dzisiaj to, co jest, jest bardzo dobrą podstawą do dalszej dyskusji. To jest projekt. I teraz musimy jeszcze bardzo mocno zastanowić, jak to zafunkcjonuje. Doprecyzować sobie pewne niektóre terminy, które tam są. Moim zdaniem, to, o czym mówił pan profesor Koziołek, to, że Rada mogłaby uchwalać statut, a w statucie jest zapisane, że statut może dokonywać dodatkowych, że może przyznawać Radzie dodatkowych kompetencji, no jest zaprzeczeniem procesu kontroli demokratycznej. Tak, no bo w tym momencie samo ciało daje sobie własne uprawnienia, ma takie możliwości. A więc dlatego wydaje mi się, że to, co dzisiaj mamy, jest bardzo dobrą podstawą do tego zastanowić się nad tymi konkretnymi sformułowaniami, co znaczy opinia, ale jestem absolutnie pewny tego, że wybór krytycznych przyjaciół w takiej Radzie dałby nam duży podobny efekt. I ostatnie zdanie. Wydaje mi się, że nawet jeżeli w pierwszej kadencji, zgadza się, może nie być tyle ludzi, którzy we wszystkich uczelniach będą mogli być na odpowiedniej jakości osobami, ale zbuduje się korpus, ci ludzie się nauczą. Zbuduje się korpus ludzi, którzy będą absolutnie dobrze mogli pełnić swoją rolę. Może nie od razu, ale w pewnej perspektywie. Te zmiany są naprawdę ewolucyjne. To nic nie zrobimy natychmiast i tego efektu nie spowoduje coś, co... Znaczy żadna zmiana nie spowoduje efektu natychmiastowego. Musimy się przygotować na długi proces. Bardzo dziękuję. W zasadzie nie mam już czasu, ale kilka zdań, przynajmniej jeszcze podsumowania tej tutaj bardzo ciekawej wymiany myśli, która pokazuje na to, że z jednej strony zapewne jeszcze może pewne zapisy ustawowe wymagają doprecyzowania, ale też wydaje mi się, a nawet jestem przekonany, że jeśli idzie o faktyczne ułożenie relacji pomiędzy tymi ciałami, to będzie wymagało też pewnej jakby praktyki rzeczywiście na uczelniach, prawda? A zapisy ustawowe mogą tutaj co najwyżej trochę pomóc, ale na pewno nie wymyślimy takich zapisów, które by gwarantowały uzyskanie właściwego efektu. Natomiast pewien problem niewątpliwie co do tych relacji pomiędzy tymi trzema podmiotami, wynika także z tego, że wszystkie te władze są wyłaniane przez społeczność akademicką, prawda? Czyli nie ma jakby zewnętrznego podmiotu, do którego można by się odwołać i stąd też te problemy, na które Państwo zwracacie uwagę, prawda? Że pewnego jakby przecinania się kompetencji, czy nie do końca jakby spójnego podziału tych kompetencji, bo są to wszystko jakby organy wewnętrzne wyłonione przez środowisko. I z tego względu też wydaje mi się, i to co do tego jestem przekonany, że żeby ten system zadziałał, to on musi być oparty w istocie rzeczy na jakby zaufaniu, a nie konkurencji pomiędzy władzami. To jeżeli to miałoby być tak, że nastąpi jakby pewna polityczna konkurencja o jakby zakres wpływów między Senatem a Radą, to będzie kompletnie wypaczenie jakby idei, prawda? Tu jest poczucie, że to są jakby trzy konie, które ciągną cały wózek w jednym kierunku, prawda? A więc zaufanie i współpraca. To jako pewne założenie, być może zbyt idealistyczne, i stąd na koniec tutaj mi się ukłuł taki właśnie kwestia nadzoru i przyjaciół, to coś takiego jak przyjacielski nadzór, prawda? Pojęcie nie za bardzo znane zapewne w teorii zarządzania, ale proszę bardzo. Zapomniałem o jednej rzeczy, która mi się wydaje bardzo ważna. Moim zdaniem Rada zadziała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie Radą ad personam. Czy naprawdę to będą osoby, które zostaną wybrane w sposób absolutnie demokratyczny przez Senat. Dlatego wydaje mi się, jest to do przemyślenia, jest w dalszych etapie konsultacji, jednak jest wskazanie studenta jako stałego członka Rady z prawem głosu. U profesora Winklera pojawił się ten element mówiący o tym, że przyjmujesz tak, bo oczywiście studenci są absolutnie krytyczną grupą, które interesy powinny być uwzględniane na uczelni. Natomiast kwestia dotycząca prawa głosu
głosu i te złamania zasady ad personam, że jednak jakaś jedna grupa, jednak w pewien sposób lobbystyczna ma i na innych zasadach, jest moim zdaniem groźny i może budzić takie emocje dotyczące o tym dopisania kolejnych grup, które są bardzo, bardzo ważne. Tak, jeżeli byłaby sytuacja, w której jest to osoba, która nie ma głosu, jest stałym, może powiedzieć, stałym obserwatorem czy uczestnikiem spotkań Rady, ale nie ma prawa głosu, może byłoby to jakieś wyjście. Moim zdaniem w tym przypadku mianowanie jednej osoby do Rady może być tutaj problemem, jeśli chodzi o tą zasadę ad personam. Tylko że jest to osoba wybrana w innym, jakby w innym procesie, prawda, przez środowisko studenckie. Serdecznie dziękuję za tą dyskusję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panelistom, dziękujemy panu ministrowi. Ukuliśmy nowe określenie, przyjacielski nadzór, ale ta debata pokazała, że rzeczywiście konsultacje wciąż trwają i zastanawiamy się nad optymalnymi rozwiązaniami. W tym przypadku jak ułożyć relacje, jak ułożyć prawa i obowiązki pomiędzy trzema ważnymi organami. Senat, Rada i Rektor, i tę dyskusję będziemy oczywiście kontynuowali dziś, może już nie, ale jutro na pewno i w kolejnych tygodniach i miesiącach, aż do stworzenia tych optymalnych, najlepszych rozwiązań.